Zaczynamy TOP 5 ESKA Info, a dzisiaj, obiecuję, trochę przypakujemy, ale to za chwilę. Na początek wsiądziemy na rowery. Konkurencja Slalom Gigant. W tym popis dały ostatnio mieszkanki Bydgoszczy. Czujne oko miejskiego monitoringu namierzyło 3 młode rowerzystki, których styl jazdy budził spore zastrzeżenia. Dziewczyny miały duże problemy z utrzymaniem równowagi czy kierunkiem jazdy. Okazało się, że winny to alkohol, co potwierdziło badanie Alkomatem. Jedna z pań miała niemal promil, natomiast 2 ponad promil alkoholu w organizmie. Panie dostały już zarzuty i po 500 złotych mandatu, tak na otrzeźwienie. A teraz wreszcie staniemy na nogi w TOP 5 ESKA Info, czyli czas na lekarzy magików prosto z Wrocławia. Przeprowadzili ostatnio jako pierwsi w Europie operację, po której pacjent dosłownie wstał i poszedł. Dla polskich lekarzy chyba nie ma rzeczy niemożliwych. Ci z Wrocławia wykonali pierwszy w Europie i dopiero drugi na świecie przeszczep całego aparatu wyprostnego wraz z rzepką. Przez nowotwór rzepki pacjent nie mógł swobodnie zginać ani wyprostować kolana. Trzeba więc było ciąć, kroić, wyjąć, włożyć, zaszyć i noga jak nowa. Mądrzy ludzie mówią, żeby nie palić za sobą mostów. No, pewnie jest w tym sporo sensu, ale są tacy, którzy dochodzą do wniosku, że przecież można je burzyć. I w Nowym Sączu burzą właśnie połowę wszystkich mostów w mieście. Czyli jeden. No i jeden zostanie. Chodzi konkretnie o mosty na Dunajcu. Ten, który łączy centrum z dzielnicą Helena, trzeba było teraz podzielić na kilka części i wywieźć. Dla kierowców nie są to najlepsze informacje. Boję się, ale ja się próbuję przygotować na to, że przestawię się po prostu na rower, jak się tylko da. Wszystkiemu miał zaradzić darmowy szynobus, z tym, że niewielu z niego skorzysta. Szynobus nie jest dla mnie żadnym rozwiązaniem, ponieważ popatrzyłam się na rozkład jazdy. Troszkę za późno, za rzadko i w ogóle w weekendy nie jeździ. No tu chyba zaszwankowało inne połączenie. Na linii urzędnicy, mieszkańcy. Jeśli chcecie być fit tak jak ja, to posłuchajcie, złota zasada, najpierw masa, a potem... masa, oczywiście. Ale są tacy, którzy od początku do końca stawiają na rzeźbę i oni wszyscy przyjechali ostatnio do Łodzi. Szał ciał w Łodzi. Nie na arenie, a na scenie Teatru Muzycznego zaprezentowały się największe bicepsy, najkształtniejsze tricepsy, umięśnione pośladki i wyrzeźbione brzuchy. Ale wszystko to było okupione ciężką pracą i wielkimi wyrzeczeniami. Zero ciast, zero niczego. Poświęcenia. A wszyscy ci, którzy chcieliby mieć takie ciała, powinni pamiętać o jednym. Każdy ma 2 uda. Albo się uda, albo nie uda. A naszym numerem 1 jest Radom ze szlabanem na przedszkole. To jest norma, że w Polsce niemal wszystkie osiedla mają szlabany i są ogrodzone z każdej strony. W Radomiu taki szlaban nie dość, że blokuje wjazd obcym, to jeszcze blokuje wjazd rodzicom pod przedszkole dla dzieciaków. No i ci teraz, żeby do przedszkola się dostać, muszą nadkładać drogi. Kilku rodziców już taką informację przekazały, że jeżeli sytuacja nie zostanie rozwiązana, nie będą mogli po prostu przywieźć bezpiecznie dziecka do przedszkola, zrezygnują z miejsca w przedszkolu i zaczną szukać w innych przedszkolach. Z tym, że to, co jednym się nie podoba, innych cieszy. Tu nigdy nie było porządku. Tu wjeżdżał kto chciał i jak chciał. Po stronie rodziców stanęły jednak władze miasta, które chcą nałożyć szlaban na szlaban w tym miejscu, bo takie były uzgodnienia dawno, dawno temu. Służebność, która została zapisana w dziale 3 Księgi Wieczystej, jasno mówi, że na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika przysługuje prawo dojazdu do nieruchomości. W tym przypadku tą nieruchomością jest przedszkole publiczne. Z tym, że na razie zarządca osiedla na taki argument wciąż jest zamknięty. Szlaban to powinien być, ale na takie pomysły jak ten. Kolejny odcinek TOP 5 ESKA Info już za tydzień, o tej samej porze. Piotr Bukowski, do zobaczenia.